sali. Bardzo witam wszystkich serdecznie, witam naszych przyjaciół, zawodników, którzy przybyli z Andreasem Jonssonem, kapitanem naszym. Piotrem Protasiewiczem jest Andrzej Kusza, jest młodzież, jest Patryk Dudek, jest nowy trener, jest nasz kolega, sympatyk, europoseł Artur Zasada, jest zarząd, czyli jesteśmy w komplecie. Szczytny cel, chcemy dzisiaj pomóc i zrobić salę Myszki Miki w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Z tego powodu mamy też tu parę fajnych rzeczy, które będzie można nabyć, a wszystkie pieniążki trafią właśnie do szpitala, aby taka falubazowa sala powstała w naszym szpitalu. Życzę udanej zabawy i wszystkiego dobrego w nowym roku. Którą cegiełkę ewentualnie chcecie kupić, a zabawa jest z Radiem SK. Radio SK jest patronem medialnym tego dzisiejszego przedsięwzięcia i Radio SK przywiozło ze sobą tę tutaj skrzynkę. A to jest sejf, który trzeba otworzyć i tak naprawdę to jest zadanie dla Państwa. Jest kod, który trzeba rozszyfrować, są cztery cyfry. Ta osoba, która rozszyfruje, zabiera ten cały sejf, a potem oddaje go do szpitala, bo żeby to nie było tak dobrze, to fundator po prostu przekaże to do szpitala. No to nie jest liczba 3, tutaj proszę wybrać cegiełkę i płacić odpowiednią sumę. Trójka to nie jest zdecydowanie pierwsza cegiełka. No, ładna zielona cegiełka. Dziewięć, sześć, jeden. Aż. Udało się, gratulacje. Kolejne, już grubsze strzelanie i poważniejsze inwestycje za kilkanaście minut. Paweł Wektra, on stoi przed hotelem Amadeus, on będzie do wylicytowania i ten samochód ma wiele atutów. Po pierwsze jest okrojony w barwy falubazu, w barwy żużlowe. Po drugie przez kilka sezonów to właśnie żużlowcy naszego klubu nim jeździli. Po trzecie to jest Opel Vectra, rocznik 98, z klimatyzacją, skóra, z ważnymi badaniami technicznymi do stycznia 2013, a więc samochód, który można dzisiaj wsiąść, pod warunkiem, że się ma nie więcej niż 0,2 promile alkoholu i pojechać tam, gdzie się chce. 650. O, 650 do Gorzowa, ależ prezes Kolowicki będzie dumny, a Tomasz Studer. 800 zł, 800 po raz pierwszy. 800 po raz pierwszy zaproszenie do Gorzowa. A boimy się myśleć, za ile pójdą, za ile pójdą, za ile pójdą zielonogórskie atrybuty. A to wszystko dla dzieciaczków z naszego szpitala. Pan, tysiąc, okrągły tysiąc. Oj, panie Tomaszu, pan Władysław już zaciera ręce. Jest to książka o tytule 80 milionów. Ostatnio został nakręcony film na temat, jak młodzi ludzie w wieku 20 paru lat na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego wyciągnęli w taki brawurowy sposób i przewieźli i ukryli 80 milionów, oczywiście starych złotych należących do Solidarności,
Ja mam zaszczyt w Senacie zasiadać z jednym z tych ludzi, którzy te pieniądze wyciągnęli i później zabezpieczyli i przeznaczyli dla ludzi internowanych. Józef Pinior, jest jego dedykacja. Myślę, że 100 zł za książkę Cena Wywoławcza nie jest duża. 100 zł za książkę, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, książkę Dorota Państwu dostarczy, żebyście przejrzeli, autograf autentyczny. Więc kto 100 zł jest gotów zapłacić za książkę? Sztunder 200, 5500, 6000, 6000 złotych Centrum Komina Krechorecki, 6200, 6, 7000 złotych, 7200, 7200 Centrum Kredytowe Świebodzi, ile mamy? 8000 złotych, mamy 8200? 8500. Biały kask Piotra Protasiewicza mówi, on już nie bierze udziału. 8500 odpuszcza, tak? 8500? 8500. 8500. Zostawiamy? 8500 po raz pierwszy. Nie. Tak? Wy macie 8. 9. 9000 złotych. 9000 biały kask Piotra Protasiewicza. No, proszę zobaczyć na minę Piotra. No to jest naprawdę 9000 złotych po raz pierwszy, 9000 po raz drugi, 9000 po raz trzeci.